Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na nagraniu egzotycznej pogawędki numer 40. Mieliśmy okazję porozmawiać z doktorem Jakubem Garnic na temat wciornastków, środków ochrony roślin, także właśnie takich biologicznych jak dobroczynne roztocza. Bardzo fajnie ta rozmowa wyszła, serdecznie zachęcam do obejrzenia całego tego nagrania. Ja dla Was nagrywam dzisiaj krótki wstęp, dlatego że on się wczoraj nam niestety nie zachował. Ale były tam pewne fajne informacje, które warto, żeby też do Was dotarły. I zaraz za chwilkę zobaczycie też już moją rozmowę z doktorem Jakubem Garnic, który jest specjalistą od środków ochrony roślin. Robił doktorat z tego tematu, właśnie nawet pisał o dobroczynku. Doktorat dobroczynek to jest takie dobry roztocz, który rozprawia się z przędziorkami. Wciornastki też lubi sobie podgryźć, ale na nieco mniejszą skalę niż właśnie przędziorki. W każdym razie to, co chcę Wam przekazać, to właśnie kilka słów o Kubie. Jakub to jest specjalista właśnie od środków ochrony roślin. Doktoryzował się na katedrze entomologii stosowanej, jeśli to dobrze powtórzyłam, w Warszawie. Jeśli chodzi o jego zainteresowanie ogrodnictwem, no to ma to, można powiedzieć, we krwi, bo dziadkowie, babcie bardzo tutaj się przysłużyli w tym temacie i dzięki temu, że Jakub właśnie później wybrał specjalność na studiach, jeśli chodzi o środki ochrony roślin, no to dzięki temu też my mamy możliwość go podpytać i powiem Wam, że naprawdę te informacje, które przekażę Wam dalej na tym nagraniu, są bardzo, bardzo cenne i nawet jeśli nie borykacie się ze wciornastkami konkretnie, bo my przede wszystkim o nich mówimy, to wspominamy też o ziemiurkach, o tarcznikach, wełnowcach i te różne informacje też możecie sobie przenieść na taką szerszą skalę, właśnie jeśli chodzi ogólnie o ochronę roślin. Jeśli chodzi o same wciornastki, to co warto wiedzieć, to jakie warunki lubią, to znaczy możemy sobie wtedy odwrócić sytuację i zrobić im takie warunki, żeby one niechętnie u nas przebywały. Wciornastki lubią, kiedy jest ciepło i kiedy jest sucho, to znaczy właśnie taką atmosferę, jak mamy często teraz w pomieszczeniach, czyli włączamy sobie grzejniki, podgrzewamy temperaturę w pomieszczeniach i robi nam się też od tego suche powietrze i to są idealne warunki właśnie dla rozwoju wciornastków. Więc aby tego aby im aż tak nie sprzyjać, no to warto właśnie sobie zwiększać tą wilgotność powietrza w pomieszczeniu, czyli na przykład albo zainwestować w nawilżacz, albo na przykład można różne materiały namoczone na kaloryferach też porozwieszać, albo dać jakieś podstawki nawilżające. Tych sposobów jest mnóstwo, na pewno też o tym słyszeliście, więc po prostu dbamy o to, żeby ta wilgotność powietrza była wysoka. Optymalnie to nawet około 70%, to też jest taka wilgotność powietrza, która jest sprzyjająca dla człowieka. Więc zyskujemy my, zyskują rośliny, bo one też lubią taką podwyższoną wilgotność powietrza, a tracą wciornastki, bo one tego nie lubią, więc dla nas to zawsze na plus. I druga ważna sprawa, o której Wam chciałam powiedzieć, która dla mnie w ogóle nie była oczywista, to to, że na wciornastki dużo lepiej działają lepy, które są niebieskie, a nie żółte. I o dziwo, te niebieskie lepy, które są rzadsze w sprzedaży, ale nadal można je w internecie znaleźć, one też lepiej działają na ziemiurki. Ja mam na przykład, o, może będzie tam nawet widać, mam porozkładane tutaj u mnie w biurze lepy żółte, te najpopularniejsze właśnie na ziemiurki i tak dalej. I one się sprawdzają, ale właśnie według Kuby, z doświadczenia Kuby wynika, i też z jego oczywiście wiedzy, to, że niebieski to jest kolor, który na ziemiurki i na wciornastki działa lepiej. Także możecie się zaopatrzyć w takie lepy i te dorosłe owady, dorosłe wciornastki, których na przykład nie zje dobry roztocz świrski, to te lepy mogą wyłapać. Niebieskie lepy bardzo warto sobie zakupić. O czym jeszcze rozmawialiśmy i co tam się nie nagrało, a chciałabym Wam powtórzyć, to jak mogą w ogóle wciornastki do nas dotrzeć? Na dwa sposoby. Albo mogą na przykład przyjść z zewnątrz, czyli z balkonu, z ogrodu, albo możemy je też przynieść z rośliną, którą kupiliśmy ze sklepu, czy tam jak ją dostaliśmy w prezencie. Więc aby też uniknąć takich niemiłych niespodzianek, warto zainwestować w lupę, którą zabieramy ze sobą do sklepu.
kiedy chcemy robić zakupy i warto, żeby ta lupka miała podświetlenie, bo wtedy będziemy mogli dużo lepiej się przypatrzeć, co tam na liściach ewentualnie chodzi, czy roślina, którą chcemy kupić, jest zdrowa. Także warto w lupę zainwestować, mieć ją zawsze przy sobie podczas zakupów. To jest właśnie taki pro tip od Kuby. Ja takiej lupy nie mam. Przyglądałam się zawsze po prostu tak na swoje oko roślinkom, ale zamierzam zainwestować, bo to zawsze nas trochę bardziej ochroni przed takimi niechcianymi gośćmi w domu. I później już zaraz przejdziemy też do tematu kwarantanny, czyli po tym jak kupujemy roślinę, sprawdzamy i według nas właśnie tam w sklepie ona jest zupełnie ok. To jeszcze dla bezpieczeństwa robimy kwarantannę, która polega generalnie na tym, że dajemy ją w miejsce, które jest jak najdalej od naszych roślin, które mamy w pomieszczeniu, po to, żeby ewentualne szkodniki, które by się miały wylęgnąć, nie rozeszły nam się szybko na inne rośliny, tylko ewentualnie tam mamy szansę sobie to kontrolować, lustrować, tak jak też Kuba to fachowo ujął. Także ja już kończę. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście do tego momentu i serdecznie zapraszam już do samego mięska, do rozmowy z Kubą Garnisem, doktorem od środków ochrony roślin. I taką roślinę umytą montujemy jej właśnie tablice lepowe. Mhm. I wtedy no, najlepiej jakby taką roślinę odstawić do innego pokoju, gdzie nie ma roślin. Czyli największe znaczenie ma to, żeby było fizycznie daleko od... Tak, bo po prostu, żeby po prostu te szkodniki nie mogły sobie migrować na tą naszą kolekcję. Jeżeli to jest lato, można spróbować tą roślinę trzymać na balkonie. Jeżeli mamy uprzejmych sąsiadów, możemy to na klatce schodowej, prawda, jeżeli tam też nie ma roślin, na przykład, bo często na takich klatkach są też inne rośliny, które już mają szkodnika i wtedy, no wiadomo, więc to trzeba wyczuć, ale no jeżeli nie mamy powierzchni, jak najdalszą odległość od naszej kolekcji, żeby utrudnić ewentualnie tym szkodnikom, które tam gdzieś się ukryły na przechodzenie. Oczywiście to też nie jest tak, że odstawimy tą roślinę najdalej gdzieś w ciemny kąt, bo no, nam zacznie źle rosnąć, więc to też muszą być te warunki dobre dla niej, w miarę dobre. Więc no jest, trzeba po prostu strategicznie do tego podejść. Na jaki czas wtedy odstawiamy taką? Ja myślę, że jeżeli tutaj mamy na przykład przy wciornasku 30 stopni, no to jest 15 dni, no więc te 2 tygodnie bym swobodnie obserwował to sobie tą roślinę i sprawdzał te... kartką, co, nie? Nie, kartką też można, tak, dokładnie, ale te tablice nam dużo powiedzą, lepowe. Oczywiście jest jakieś ryzyko, że nagle jakiś wciornastek, jeżeli mamy w naszej kolekcji przypadkowo wciornastka, nagle zacznie podróżować po całym mieszkaniu i poleci hen i trafi tam, ale podejrzewam bardziej, jak będzie na tej roślinie będą wciornastki, to więcej ich się na tej tablicy przylepi niż ten jeden. Więc obserwujemy taką roślinę przez te 2 tygodnie, co jakiś czas możemy ją zlustrować, bo to obserwowanie to jest tak, nazywa się lustracja fachowo. Ilustrujemy tą roślinę, możemy lupką sobie pooglądać z nudów, jeżeli nam się, możemy wtedy do niej mówić, śpiewać i wtedy obserwujemy tą roślinę dokładnie, jak ona tam, czy coś ma na sobie. No to dobra, to już wiemy, jak kwarantanna wygląda. Jak to sobie można rozwiązać różne sposoby, a jak już widzimy właśnie, że czernastki są, no tak jak właśnie ja popatrzałam, też błąd mój był taki, że zbyt rzadko się przyglądałam z bliska roślinie. Z daleka wyglądały ok, ale dopiero właśnie kiedy poświęcimy uwagę i rzeczywiście przyjrzymy się im z bliska, zajrzymy pod liście, gdzieś tam między łodyżki, no ja się niemile zaskoczyłam, także polecam Wam bardzo regularnie to. Więc kiedy już zauważymy te wciornastki, od czego zacząć tą walkę? Bo sposobów jest dużo i właśnie różnego rodzaju naturalne i opryski właśnie te roztocza. Poukładać, jakby jak dojść do tego, co ja mam teraz to wybrać. To może ja też się cofnę do tych moich studiów, gdzie
Był taki termin, nam wpajano go w głowę. Nam na przykład nie mówiono, masz szkodnika, bierzesz opryskiwacz i jedziesz opryskiwaczem i opryskujesz, nie ma problemu. Nie. Jest coś takiego jak integrowana ochrona roślin. To jest takie pojęcie, które znajdzie się i w zapisach unijnych, w dyrektywach i tak dalej. I to jest obecny trend, który ogólnie, że tak powiem, jest lansowany w ochronie. Oczywiście, jeżeli chodzi o, i to jest, że tak powiem, integrowana produkcja i integrowana ochrona. To jest tak jakby taka, już nie ma tych tradycyjnych upraw, że tylko te, powiedzmy, zabiegi chemicznymi środkami roślin, tylko teraz wszyscy kładą nacisk na tą integrowaną, czyli tak zwana integrowana ochrona roślin, czyli korzystanie z różnych właśnie elementów ochrony roślin. I tak na początku są metody mechaniczne, fizyczne, później biologiczne i dopiero jeżeli któraś z tych metod nie poskutkuje, dopiero używamy metodę chemiczną. I to jest taka zasada, którą warto właśnie wprowadzić z tej produkcji masowej, z rolnictwa, ogrodnictwa, do naszych domów, czyli integrowana ochrona roślin. I teraz co, jeżeli chodzi o na przykład o większość szkodników na roślinach domowych. No robimy im ten prysznic. Robimy im ten prysznic i wtedy te szkodniki tak naprawdę są bardzo wrażliwe na upadek, na strumień wody i taki strumień wody je po prostu zabija bardzo szybko. Ale też właśnie tu też folia się przyda, żeby po prostu zakryć tą ziemię, nie tylko, żeby ta woda nie wypełniła, nie wlała się do doniczki, ale jeżeli któryś przypadkowo szkodnik upadnie na przykład na ziemię, to żeby po prostu upadał na tą folię, a nie do ziemi i tam nagle, a nóż, no i wiadomo, że tak jak środek do czyszczenia toalety działa w 99%, to tak tutaj jeden procent może przeżyć, a później zapoczątkować nową populację, więc przykrywamy tą ziemię, żeby ewentualnie te szkodniki nie spadły do ziemi. Prysznic. Czyli mamy roślinę po prysznicu i w tym momencie oczywiście możemy wprowadzić dobroczynki, ale tu też na przykład było pytanie o bodajże NEM, tak, ten olej i kontra dobroczynki. Jeżeli wprowadzamy dobroczynki, to nie możemy z tą rośliną za bardzo robić nic. Ani chemii, prawda? Ani... Nie, tak. Żadnych naturalnych środków, z żadnych chemicznych środków. Po prostu nie możemy robić oprysku na tą roślinę. Czyli oprysk w stosunku jakichś naturalnych rzeczy też odpada. Tak, bo po prostu te krople wody mogą zabić te dobroczynki. I to nawet nie chodzi o chemiczny środek, tu chodzi o po prostu o rozpylaną wodę. Albo jeżeli chodzi o ten olej NEM, to jest po prostu lepka, nie miałem do czynienia z tą substancją, ale ona jest lepka bodajże i po prostu może polepić te dobroczynki i je zadusić. Więc tak naprawdę one muszą mieć dobre warunki do rozwoju i do zjadania tych szkodników. One wolą większą wilgotność. Przynajmniej ten sfirski albo dobroczynek wielożerny, on też jest nawciarnacki, one wolą właśnie wyższą wilgotność, nawet do 75 stopni. Myślę, że rośliny też lubią taką, tak. Może większość, no gorzej człowiek, wydaje mi się, że... 50 człowieka też jest bardzo dobrze, więc myślę, no okay, że... No to czyli dążymy do takich, tak. I wtedy w Cianacki dla nich to też jest gorzej, więc ta wilgotność po raz drugi nam się pojawia. I teraz tak, oczywiście możemy zrobić tak, zanim wprowadzimy dobroczynki,
Możemy jednak zastosować jakiś środek naturalny na przykład. I to na rynku też jest dużo dostępnych preparatów typu właśnie, momencik, ja tu sobie zrobiłem research dokładny, już wam mówię dokładnie, co my mamy na rynku. Oczywiście jest ten olej NEM, później mamy olej rydzowy z lnianki siewnej i to są, ja nie chcę, one wszystkie mają swoje handlowe nazwy, ale no nie mam zwyczaju, że tak powiem, reklamować firm, dlatego podaję substancję, powiedzmy, aktywną, która właśnie występuje. Później mamy kwasy organiczne tłuszczowe, olejek pomarańczowy, wielocukry i jeszcze znalazłem taki preparat dostępny na rynku, połączenie czosnku z ostrem. I wtedy te preparaty działają na zasadzie, powiedzmy, mechanicznej. Po prostu zlepiają szkodnika, zatykają jego aparaty oddechowe i on się dusi albo nie może funkcjonować, rozmnażać się i tak dalej. I wtedy oczywiście, jak zastosujemy taki opryt, to po jakimś, po upływie 2-3 dni, przepraszam, możemy dodatkowo jeszcze wprowadzić tego dobroczynka. Więc jeżeli jakiś oprysk, to między kąpielą a dobroczynkiem, to wtedy wprowadzamy. Wtedy możemy wykonać ten oprysk naturalnymi metodami. Jeżeli chodzi o takie własnoręcznie robione, bo tam też było takie pytanie, już zobaczę. Tak, jakie naturalne środki na szkodniki, które można sobie przygotować w domu? Tak, tak. Czyli tak, to może być wyciąg z czosnku, wywar z krwawnika i napar z wrotyczu. Te trzy bardziej działają właśnie na wciornastki. I to by były opryski, czy też można do podlewania na przykład stosować? Opryski, opryski, opryski. To chodzi o oprysk. Więc jeżeli je kupnę, to właśnie takie trzy można środki domowe zrobić. Natomiast jeżeli chodzi też jeszcze o kupowanie, to ja polecam robić to z głową i kupować rzeczy niegotowe. W szczególności te, powiedzmy, z linii naturalnych, oczywiście też musimy postępować, traktować je jako, co my z Asią bardzo często podkreślamy, musimy je traktować jak tak naprawdę jako chemiczny środek i dobrze wyposażyć się przy zabiegu, trzeba się wyposażyć w maseczkę, w rękawice odpowiednie do oprysku, więc to jest podstawa, ale jeżeli już kupujemy ten właśnie z linii naturalnych, bo często to jest po prostu slogany bardziej reklamowe, nie kupujmy gotowców, bo często w dużym stopniu tam płaci się za wodę. Lepiej samemu rozrobić. To nie jest naprawdę skomplikowane. W każdym środku, każdego środka, nawet tych niechemicznych, jest etykieta, jest jak sporządzić właśnie preparat i na dłużej nam to po prostu starczy. Też nie łapmy się na przykład na takie... Jest jeden taki środek na rynku, który właśnie jest oparty na wielocukrach. Jest opakowanie na choroby, jest opakowanie na szkodniki. To jest tylko zabieg marketingowy, żeby klient kupił dwa środki. Ciekawe. W środku mamy to samo. Więc... Tak naprawdę, jeżeli jest, no to jest trzeba z głową naprawdę, bo dużo jest takich zasadzek, że tak powiem, pułapek czeka na nas właśnie kupując te środki. Więc patrzmy dokładnie, róbmy rekonesans i w opakowaniach do rozrabiania, a nie gotowcach. Więc to jest taki mój apel.
No i oczywiście po tych opryskach, tak jak mówiłem, po jakichś tam 3 dniach, jak już ta roślina obelsknie, nie będzie aż taka lepka, można dodatkowo wprowadzić tego dobroczynka, żeby dobił, że tak powiem, to, co tam zostało ewentualnie. Więc taka jest, że tak powiem, ten ciąg. Oczywiście, no jeżeli nic z tych 3 rzeczy nie pomoże, to właśnie... i cały czas, no to wtedy no, sięgamy po odpowiedni preparat chemiczny. Oczywiście my ogólnie mamy dostęp do tych na rynku do wersji amatorskich, czyli małe opakowania. Nie wszyscy firmy, które opiekują się ogrodami, które mają odpowiednie szkolenia, to mogą też kupić środki dla profesjonalistów. Natomiast tutaj w przypadku dla amatorów są 2 takie środki, znaczy są 2 substancje aktywne, acetamipramid i to jest środek, to są na rynku są 2 środki o tej substancji aktywnej i to jest, ten środek jest ogólnie lepszy niż ten drugi, lambda cyhalotryna, ponieważ ten właśnie acetamipryt jest środkiem systemicznym w roślinie. Jest wgłębnym systemicznym, więc oprócz tego, że zrobimy oprysk, który trafi na szkodnika, zadziała na niego kontaktowo, czyli dotknie go, lub trafi na roślinę i wtedy szkodnik razem z jedzeniem pobierze go z powierzchni rośliny, czyli żołądkowo zadziała, to jeszcze w roślinie działa wgłębnie, czyli wchodzi, przenika do rośliny, ma też, jeżeli wejdzie w wiązki, ma możliwość migracji czasami, ale przeważnie właśnie wniknie w roślinę, działa wgłębnie i wtedy szkodnik, nawet jeżeli gdzieś na przykład, jeżeli na przykład to było jeszcze szkodnik był, że tak powiem, w jaju i dopiero 2 dni po zabiegu się wyszedł z tego jaja, sobie chodzi i zaczyna żerowanie i on też spada, ponieważ ta substancja utrzymuje się, mowa jest do 6 tygodni, ja bym stawiał na 3 tygodnie w roślinie, że się utrzymuje ta roślina w roślinie. Więc no, mamy tą roślinę zabezpieczoną na jakiś czas. Więc to jest taka opcja tych chemicznych środków. Chyba nie powiedzieliśmy, że wsiornastek jest takim szkodnikiem, który wypija jakby sok, prawda? On wybija się przy tym. Dokładnie, nie powiedzieliśmy tego. Ogólnie wszystkie te szkodniki, z którymi ma się problem w domu, to one właśnie żerują na tkance, mają, a wsiornastek akurat ma aparat taki kująco-ssący, czyli się wbija, wysysa komórki. I co charakterystyczne jeszcze, jak rozpoznać żerowanie, to one przebijają tą pierwszą skórkę i wysysając, pod tą skórką tworzy się taka przestrzeń powietrzna jakby. Przez co te plamy często są takie lekko metaliczne, błyszczące, tak się srebrzą. To jest takie srebrzenie. Więc po tym też można poznać. I te plamy są bardziej rozmyte. Na początku one są takie jakby wydłużone. Później się oczywiście mogą łączyć większe plamy, bo jeżeli chodzi o przędziorka, to on takie na początku kropeczki są. Natomiast wsiornastek bardziej tak podłużnie żeruje. No i oczywiście bardzo charakterystyczne są odchody wsiornastka tam w okolicach tych plam. Takie czarne grudki też są dosyć widoczne, w szczególności lubka. Wszystko jest, można to rozpoznać. A co byś zrobił w takim przypadku, jak znowu u mnie ma to miejsce, że jest wsiornastek, ale nie tylko. Ja na jednej roślinie jeszcze trochę wełnowca i latają. Więc mam jakby... I co ci lata? Przepraszam, co lata? Ciemiórki. Okej. Ciemiórki, czyli 3 rzeczy na raz.
dwa szkodniki takie powiedzmy gryząco sące. Ziemiórki dokładnie nie wiem, jak one szkodzą, one też siedzą. Co ciekawe, co ciekawe, ziemiórki, to co widzisz, te latające czarne muszki, one nie są szkodliwe. Szkodliwe są ich larwy, które żerują w glebie. I to one właśnie szkodzą. Co ciekawe, u niektórych ciornastków, na przykład w ciornastka bodajże zachodniego, w ciornastka tytoniowca zachodniego, te poczwarki i przedpoczwarki też schodzą do ziemi. I dlatego niektórzy uważają, że w ciornastki żerują w ziemi, bo one po prostu tam przepoczwarzają się i wychodzą osobniki dorosłe. I dlatego niektórym się wydaje, że te ciornastki są z ziemi. One tylko tam częściowo rozwój przychodzą. Więc wracając do twojego problemu, jeżeli chodzi o... Zaczynamy od kąpieli. Wełnowca też trzeba usunąć. Jeżeli chodzi o wełnowce, tarczniki, miseczniki, no to niestety jest żmudna praca i tak. Pędzelek, watka. Oczywiście trzeba to zeskrobać, usunąć. Później kąpiel. Najpierw to zeskrobywanie, później kąpiel, żeby to też obmyć. Powiem tak, jeżeli chodzi o wełnowce, miseczniki i tak dalej, te bardziej takie trwałe, oczywiście też są pożyteczne organizmy, ale rynek jeszcze nasz nie jest gotowy i tak jak pojawił się właśnie ten Swirski i bodajże Kalifornikus na Przędziorka, dobroczynek kalifornijski, bo tu wszystko polega na tym, że ta ochrona biologiczna najpierw była dla szklarni produkcyjnych. Więc tam są opakowania po 100-500 saszetek. Teraz widać, firmy czują rynek, więc najmniejsze chyba takie opakowanie to jest 20 saszetek. I tu też czy widziałem, że skąd widziałem twoje źródło zakupu. I tu też muszę, może w tym momencie powiem, bo ty ile kupiłaś sztuk? Tych saszetek, wiesz co, z 10 chyba. No i właśnie, jeżeli firma sprzedaje, bo ty kupiłaś od firmy pośredniczącej. Tak. Jeżeli firma sprzedaje, i widziałem od jakiej firmy są te roztocza. Jeżeli firma ta sprzedaje 20, więc fizycznie ta firma pośredniocząca musiała kupić te dobroczynki, otworzyć, przepakować i do ciebie wysłać. I teraz nie wiem, czy wchodziłaś na stronę producenta, co zapewnia producent, że od wysłania powinno się taki preparat zawiesić 2-3 dni od wysłania. Ja mam tą samą informację, w sensie nie od producenta, od tego pośrednika. Aha. Mam tą paczkę, to już byłam trochę zdziwiona, bo jakby coś tam się wysypało z tego, ja nie wiedziałam, czy te roztocza już powychodziły w paczce w środku, to nie była ta paczka nieruszona, nietknięta. No okej. Właśnie dlatego ja, jeżeli już kupować, to niestety te 20 saszetek na przykład z kimś się umówić, podzielić, żeby kupić ten powiedzmy świeże, ja nie mówię, że ten było coś z nim i tak dalej, jak nie, tylko producent jednak zaznacza, 2-3 dni od otrzymania trzeba wywiesić, więc no jednak zwróciłbym na to uwagę. Poza tym mało kto wie, że ty nie tylko masz dobroczynki w tych saszetkach. Ten dobroczynek, żeby tam funkcjonować, musi coś jeść. No właśnie. I w tych saszetkach są rozkruszki. Ogólnie są takie otręby owsiane, które jedzą te rozkruszki. Rozkruszek to jest szkodnik magazynowy, po prostu żeruje na kaszach, na jedzonku naszym suchym. Są w stanie zanieczyszczać właśnie jedzenie. I tu on jest wykorzystywany jako ta pożywka zwierzęca dla tego dobroczynka. Że rozkruszek to jest nazwa jakiegoś rozkruszonego właśnie. Nie,
Nie. I w tym momencie, tam jak pokazywałaś pewne filmiki na tym, na u siebie na Stories, to być może też mogły być to też częściowo rozkruszki. I też jest taki problem, bo spotkałem się w literaturze, osobiście się z tym nie spotkałem. Co prawda skorzystałem też z innego, kupowałem inne dobroczynki, Ambrosiusa Andersoni, dotestowałem u siebie podczas doktoratu i nie miałem efektu uszkadzania roślin przez rozkruszki. Ale spotkałem się w literaturze, że te rozkruszki też są w stanie uszkodzić roślinę przy dużej ilości. Więc no ogólnie trzeba zdawać sobie sprawę, że dodatkowo te rozkruszki są i one, jeżeli będą jadły te otręby, no oczywiście nie zjedzą. Myślę, że to cały czas się tam też rozmnażają i tak dalej, więc to trochę trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tak naprawdę wprowadzamy więcej niż tylko dobroczynki. To jest jedna sprawa i ta kupowanie od razu, żeby skrócić tę drogę produktu, bo to jest żywy organizm, i żeby skrócić właśnie skrócić tą drogę. A trochę odbiegłem od tematu, bo jeszcze wracając do tych wełnowców, miseczników, to asortyment tych firm jest dużo szerszy. One mają też i nicienie, i różne, i biedronki można normalnie kupić, tylko to są duże ilości i to są duże sumy. Jeżeli ktoś ma na przykład oranżerię, to oczywiście dla niego to wydanie, nie wiem, tam 400 zł na biedronki. Myślę, że nie będzie myślał, jak będzie miał plagę na przykład mszyc albo czegoś i będzie chciał to robić biologicznie. Więc nie wszystkie te pożyteczne organizmy są w małych ilościach dla naszą kieszeń. Więc tutaj tylko tak naprawdę bodajże są dwa te właśnie preparaty, czyli Skilski i Kalifornikus w tych takich mniejszych ilościach, po 20 saszetek w opakowaniu. Też można nicienie też w mniejszej ilości, tam w granicach 40 zł za opakowanie. I te nicienie się właśnie przydadzą do ziemiórek, do larw ziemiórek w ziemi, żeby podlać po prostu. To są nicienie pasożytnicze, czyli takie długie glizdy, które są niewidoczne, tak gołym okiem i one rozrabia się je w wodzie i podlewa roślinę i one tam sobie dopadają te larwy ziemiórek i też te poczwarki też wciornasków też są w stanie tam je po prostu spasażytować. Więc tymi niecieniami można sobie załatwić problem z szkodnikami w glebie. Przy odpowiednim podlewaniu, nieprzesuszaniu, to jesteśmy w stanie te niecienie utrzymać w tej glebie, że one sobie będą funkcjonowały, że tak powiem, zaszczepimy je i one sobie tam będą funkcjonowały. Natomiast jeżeli chodzi o dobroczynki, wprowadzanie ich wcześniej, mimo że nie mamy szkodnika i wprowadzanie ich wcześniej na roślinę, czy to warto, czy nie, prewencyjnie, no powiem tak, no jedyne ryzyko, jakie mamy, to że nam rozkruszki coś zrobią z rośliną, a większego ryzyka nie mamy, więc można. Nie jest to też jakieś tam stanowczo drogie, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że te dobroczynki będą szukały pokarmu, tak? One przede wszystkim częściowo mogą się w kanibalizm, że to powiem, zastosować i zjeść się nawzajem, a jak część ucieknie, część się zje nawzajem, część umrze z głodu, jeżeli nie będą miały co jeść. Jasne. No właśnie, więc jeszcze o takim rozwiązaniu, jeśli chodzi już o samą chemię, bo na przykład już próbowałam dalej i nie udaje się to i chciałabym teraz wprowadzić już chemiczny oprysk różnymi środkami, no to wtedy... To ten acetamipryt, on można nim opryskać roślinę. Oczywiście, no liczymy się, jeżeli tam były dobroczynki, no niestety zabije też dobroczynki.
od chemii wydaje mi się, że jeszcze będzie nam trudno tak totalnie uciec, jeśli chcemy te rośliny uprawiać. Ale wiesz co, ja nie... Pamiętajmy to, co powiedziałem, integrowana ochrona roślin. I naprawdę, jeżeli stosujemy, kupując chemiczny środek ochrony, czuję się, muszę to powiedzieć, kupując środek chemicznej ochrony, w pewnym sensie podpisujemy umowę z tą firmą, która nam to sprzedaje, a tą umową jest etykieta. I na tej etykiecie, jeżeli zastosujemy się do wszystkich zaleceń, wymogów, które producent nam zaleca, wręcz tak naprawdę każe, żeby je zastosować, wszystko będzie okej. To nie jest tak, że w szczególności przy roślinach ozdobnych, no nie jemy tych roślin, więc ale mówię, no stosowanie odpowiednich stężeń i tak dalej, tak? Odpowiednie rozrabianie środka. Jak się ją maluje, jeśli się ją stosuje z głową odpowiedzialnie, czyta etykiety w odpowiednim stroju, w odpowiednim pomieszczeniu. Więc to nie jest tak, że chemiczne środki są złe i tak dalej. No ja tak nie podchodzę, bo, że tak powiem, są gorsze rzeczy, różne mykotoksyny na grzybach i tak dalej. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o chemiczne środki ochrony, nie bądźmy, że tak powiem, aż tak drastycznie, nie, moim zdaniem nie. Wszystko z głową, no i ta zintegrowana ochrona roślin, czyli zaczynamy od tych mechanicznych, później te biologiczne, no i na końcu, jeżeli to nic nie skutkuje, to chemiczne metody. To ja jeszcze może wam przy okazji polecę, bo niedawno zaczęłam sobie oglądać, jest takie świetne szkolenie, które też Joasia mi poleciła, podesłała link. Jeszcze sobie nie, jeśli się pomylę, ale Akademia PSOR, prawda? Tak. One są co prawda tam głównie skierowane do rolnictwa, ale wierzcie mi, że nawet takie osoby, które mają czy balkon, czy po prostu rośliny doniczkowe, są bardzo dużo ciekawej i wartościowej wiedzy z tego dla siebie wyciągnąć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy z opryskami, jak to robić dobrze. Naprawdę bardzo wam polecam. Myślę, że może już nie dziś, ale jutro wrzucę linka do tego. To jest, mówię, fachowa, zebrana wiedza fachowców, sprawdzona przede wszystkim, nie jakaś fejkowa, fake newsy i dodatkowo, co główną zaletą, każdy lubi darmowa. No, więc to jest super. Dobra, to wiesz co, bo tak patrzę tutaj już generalnie wszystkie, też myślę, że była odpowiedzią na tych pytań, które tutaj dostaliśmy. Jeszcze sobie tu patrzę. I było pytanie o preparat Naturalis. Czy go polecasz? Ja powiem tak, nie znam tego preparatu, ale dostając to pytanie, pogrzebałem, poczytałem. I to jest preparat, co prawda jest zaznaczone, że to jest dla profesjonalistów, ale jest to preparat oparty, jest to preparat biologiczny, ponieważ on jest oparty na zarodnikach grzyba. I to jest taki grzyb, który się nazywa Bouveria i to jest jego zarodniki. Robimy też tak podobnie jak z niesieniami. Woda, przygotujemy ciecz roboczą, opryskujemy roślinę i jak zarodniki trafiają na szkodnika, one zaczynają kiełkować i wchodzić strzępką grzybni w ciało szkodnika. I po prostu no, rozwija się na takim owadzie. W internecie jest dużo właśnie, jak się wpisze pasożytnicze grzyby na owadach, bardzo bajkowe zdjęcia, takie muchy w strzępkach właśnie. Ja miałem o tym, mówiliśmy właśnie o tym na studiach, na fitopatologii, ale wtedy jeszcze nie było właśnie niczego tak naprawdę na rynku. To było w fazach jakichś tam badań, wszyscy mówili, że tak można i tak dalej, a tu się właśnie nie wiedziałem, że się pojawił na rynku taki środek. No jest on w dużych, jak na razie, opakowaniach, tam chyba litrowa butelka, 100 parę złotych i takie owady już po kilku dniach padają. I co ciekawe, to też to trochę tak działa jak, powiedzmy, chemiczny środek. On
akurat no, wszystkie szkodniki potrafi usunąć. Więc no, nie jest tak wybredny jak dobroczynki. Tutaj już ten grzyb szaleje i jest w stanie i wełnowca, i nie wiem, czy tarczniki, no ale to, bo to kwestia tej bariery, tej tarczki i miseczki, czy on jest w stanie jakoś tam wejść pod to. No ale no, jest to dobry preparat, jak najbardziej, jeżeli ktoś ma możliwość, warto spróbować i zastosować ten preparat. Szerokie spektrum, to tym bardziej. Szerokie spektrum, dokładnie. Tym bardziej będzie ciekawe. Ja sobie może przejdę tutaj do komentarzy. Biorców jest nas jeszcze całkiem sporo. Tutaj, okej. Ktoś pozdrawia z Chin, bambusów mają pod dostatkiem. Okej. Już sobie przewijam. Ja też tutaj zerkam w notatki, pytania. Tak, ktoś napisał, Ewelina napisała, myślałam, że wełnowiec jest straszny, póki nie poznałam wciornastków. Ja dokładnie mam teraz to samo. Takie małe, ale jednak... No nie wiem, ja bym dyskutował. Wydaje mi się, że tak? Jednak wełnowiec jest bardziej, bardziej się potrafi schować. To prawda. Ja właśnie... Niby uważa się, że już jest sprawa rozwiązana, a tu nagle się pojawia. Tak, ja jak oglądałam, mam taką palmę rapis i ona ma wiele cienkich pędów i zobaczyłam pierwszy raz wełnowca właśnie pod liściem, w tym takim miejscu, gdzie ten liść dopiero się zaczyna, przy tej gałązce. Wytarłam go i później dopiero kiedy zeszłam na dół po tym pniaczku i po odchylaniu, od starych liści te końcówki, zeschnięte, to tam dopiero zobaczyłam, co się dzieje. Normalnie bym tam nie zerknęła, nie wiem, co mnie tknęło, ale że stare pochewki liściowe tam w środku po prostu, tak. Tego między włoskami, bo ten pniaczek jest taki w takich włóknach cały pootulany, to między tym było tego pełno, więc naprawdę w takich zakamarkach, do których ciężko się dostać, nawet właśnie z takim patyczkiem czy narzędziem, żeby je pousuwać. I tak, Małgosia pyta, czy jak na dzień dobry podlejemy roślinę polisektem, to pozbędziemy się jaj wciornastków? Wciornastki? Nie, no jaj nie. No, żeby jaja, jak to powiedzieć, są w tkance roślinnej. Jeżeli podlejemy tym preparatem, to ten, mimo że preparat się rozniesie po całej roślinie, to on nie wpłynie na to jajo. Dopiero jeżeli z tego jaja wyjdzie szkodnik, wciornastek, i zacznie żerować, to wtedy uszkodzi się, raczej umrze larwa wciornastka. Jaja są bardzo w większości szkodników odporne, że tak powiem, na chemiczne środki, więc to jest chyba to stadium najbardziej wytrwałe w przyrodzie. Inny krok właśnie przy kwarantannie, żeby podlać, jak mamy ten środek w domu, czy tak prewencyjnie? No można, no ale ja bym to jednak, no nie jest to... Nie jest to ta zasada, nie jest to ta zasada integrowanej ochrony, więc no ja jednak ten chemiczny środek zastosowałbym na końcu. Jasne. A tutaj jeszcze Ewelina mówi, że no, przy kaktusach prysznic odpada i są na pewno takie rośliny, dla których będzie ta profilaktyka taka prysznicowa niewskazana. No wiadomo, no to tutaj to już jeżeli chodzi o wełnowce i miseczniki i tak dalej, to jest też zdrapywanie tym pędzelkiem, co pewnie Ewelina dobrze o tym wie. No i no, drapieżne roztocze wypuszczamy i sprawdzamy, tak, czy to działa. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o te saszetki, to tam w tej saszetce producent zapewnia, że jest 250 sztuk dobroczynka.
I jeżeli ktoś jest, że tak powiem, bardziej podchodzi do tego ekonomicznie, to można taką saszetkę rozciąć i zaaplikować na dwóch różnych miejscach. Już tłumaczę. No, ogólnie te, jeżeli się zobaczy na przykład na stronie producenta, ten na przykład Swirski jest w różnych formulacjach, nazwijmy to tak, w saszetkach, ale też na przykład w tubach czy w butelkach. I oczywiście saszetka jest wygodna, bo sobie ją wieszamy i się nie martwimy. Natomiast w wielu na przykład szklaniach produkcyjnych kupuje się taką tubę i po prostu idzie się rzędem i posypuje się tym preparatem. Te trocinki się na liściach rozsypuje i ten dobroczynek sobie się rozchodzi po roślinach. Nie wokół ziemi, tylko na liściach, jeżeli jest liść dużej powierzchni, mamy roślinę o dużej powierzchni, mamy dużo roślin, a mamy tylko, nie wiem, właśnie trzy saszetki, to można ją rozciąć delikatnie i po prostu rozsypać na tych powierzchni liście i tak naprawdę te drapieżne roztocze się w ciągu dwóch dni rozejdą po tych liściach z tych otrębów i wtedy no, można te otręby na przykład znieść i wrzucić na ziemię, tak, jeżeli tam jeszcze coś by się znalazło, ale ogólnie to można tak, że tak powiem, oszukać trochę system, tak? To nie jest tak, że nie możemy tego zrobić, bo normalnie jest to robione, bo jest sprzedawane jako do posypywania. Więc dlaczego my nie mielibyśmy tych 250 na przykład rozdzielić na pół w cudzysłowie? Pewnie. A to jeszcze mam takie pytanie, bo tego też nie wiedziałam. Czy dopiero na którejś chyba u Violi na kanale widziałam, że faktycznie kiedy wyjdą te świrskie, to je też widać. To znaczy, że ja mogę sobie ocenić, że one faktycznie mi wyszły, że one tam żyją. Tak jak ty powiedziałeś, że być może tam są jeszcze te rozkruszki. Właśnie chodzi mi o to, jak rozpoznać, że one działają, wyszły, po czym możemy... Tak, to już mówię. Lupka i pooglądanie sobie tych liści. I dobroczynki są dosyć charakterystyczne, ponieważ mają przeważnie kształt. Są oczywiście pajęczekami. Czyli mają cztery odnóża, ale no to będzie może ciężko zauważyć. Bardzo szybko biegają. Okej. W przędziorki na przykład wolno chodzą, dobroczynki biegają szybko. Przędziorki, bo to są to i to jest pajęczak. Przędziorki mają włoski na ciele, natomiast i są bardziej takie kuleczek w kształcie, powiedzmy. Natomiast dobroczynki są w kształcie takiej łezki. I są takie świecące, są takie błyszczące, gładkie, takie łezki mleczne, białawe, no, bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne. Też można no, wpisać w internet, w wyszukiwarkę, czego mamy szukać. No ale przede wszystkim one szybko biegają. I wtedy widzimy, czy one wychodzą. No oczywiście no, jest to ryzyko. No, jeżeli są nadal, mamy tam 250 sztuk, są sobie w tej saszetce, no cały czas mają dostęp do pożywienia. Oczywiście one szybko się uporają z tym pożywieniem i zaczną wtedy wychodzić. Tak? I dlatego to chodzi o ten też czas, dlaczego te 2-3 dni, bo jeżeli dłużej, to one zaczną wychodzić szybciej z tego opakowania i może się okazać, że jeżeli to ten czas od producenta do ciebie był dłuższy niż te 2-3 dni, to może się okazać, że w tej saszetce już tam nic nie ma, bo poszły sobie szukać w furgonetce DHL-u, czy tam gdzieś w ciernastków. Więc tu o to chodzi też ten szybkość, bo one szybko dosyć zjedzą te rozkruszki
Oczywiście jest ryzyko, że te rozkruszki też mogą wyjść, ale jeżeli są dobre, żarłoczne, ruchliwe te dobroczynki, to one sobie te rozkruszki zjedzą i wyjdą, zaczną wychodzić na roślinę. Oczywiście też no, część znacznie wcześniej wychodzi, zanim jeszcze te rozkruszki są w tej. No ale to tak to jest z przyrodą, że nie ma takiej reguły zero-jedynkowej, tak? Jeśli chodzi właśnie o te dobroczynki, czy świrskie i na przykład, ja sobie na balkonie je porozwieszać, porozsypywać, ujem na temperaturę. Czy one przeżyją takie roztocze, czy nie? Powiem tak, 90%, nawet 95% w zależności od te na pewno jest duże prawdopodobieństwo, 100%, że umrą, to jest kupne. Natomiast ja mówię nawet w przyrodzie, te, które żyją naturalnie, to jest tak, że 95% umiera. I to one się dopiero one są bardzo wrażliwe na niskie temperatury, natomiast te już hodowlane, które żyły sobie w hodowlach jak pączek w maśle, to one, że tak powiem, jeszcze bardziej są wrażliwe na te niskie temperatury. Ale warto zastosować też na balkonie. No bo to też nie jest tak, jak w czternastek, jak jest mu zimno, to chowa się do ziemi i poczeka chwilę. On się nie chowa do ziemi, on po prostu jest w stanie, że tak powiem, przetrzymać do tej 1-2 dni przy tej blisko zero. No one też są w stanie te temperatury wytrzymać, ale nie minusowe. Jasne, okej. Okay. Ewelina pyta jeszcze, jaka jest skuteczność takich domowych mikstur? Jaka jest skuteczność? Kwestia tego. Słucham? Chyba chodzi o porównanie do chemii. Czy mogą być różne? Trudno mi, że tak powiem, tak powiedzieć, jaka jest taka. Czy to jest 80-70%? Na pewno przy takich domowych środkach jest wymagane powtórzenie tego. I to jest po prostu, bo też często niektóre wpływają odstraszająco, inne zabijają. To trzeba po prostu przy każdym przepisie to dokładnie sprawdzić, jak dana substancja działa. Natomiast no, ja na przykład u siebie na balkonie stosuję czosnek głównie, wrotycz. No i ja sobie z przędziorkami jakoś w sezonie z mszycami daję radę. Czarnasków jakoś nie miałem w tym roku, ale z tymi szkolnikami daję sobie na naturalnych środkach radę. Więc no, no jest, widać, jest ta skuteczność. Jasne. Jeżeli chodzi o chemiczny środek, no przy dobrze warunkach i zastosowaniu, no jest ta prawie że 100% skuteczność, tak? Tak nasz producent zapewnia. Właśnie. Dobra, to wiesz co, to ja myślę, że mam jeszcze na koniec takie ostatnie pytanie, bo już rozmawiamy godzinę 20 minut, więc że bardzo fajnie i myślę, że jeszcze się do ciebie zgłoszę. Może jakieś inne szkodniki obgadamy, bo bardzo chętnie. Bardzo pomocne. To ostatnie pytanie jest takie, czy myślisz, że kiedy się stosuje właśnie i tą kwarantannę, i te prysznice, czy jest taka możliwość, bardziej czy się liczyć z tym, że będzie zawsze jakaś taka homeostaza, że zawsze tych szkodników trochę będzie i się tej małej ilości będziemy pozbywać i tak sobie będziemy żyć? Czy jest taka szansa, że nie będziemy mieli po prostu w domu nic, czyściutkie rośliny, jak o nie odpowiednio zadbamy? Oczywiście. Ja uważam, że jesteśmy w stanie przy regularnej obserwacji, przy odpowiednich warunkach spowodować to, że no nie będziemy mieli tych szkodników. Myślę, że to jest to możliwe. Super, no to bardzo optymistycznie zakończymy w takim razie tego. Tak, Sylwia, bardzo dziękuję za zaproszenie właśnie, że dzisiaj ja, za tydzień Asia o wodzie, że zaprosiłaś nas do tych
palmowych rozmów. Tutaj jeszcze ktoś pytał, czy live będzie zapisany. Postaram się go zapisać i ci wysłać. Wysłać ci plik, żebyś mogła u siebie umieścić. To by było super, bo myślałam właśnie, żeby go jeszcze wrzucić na YouTube'a. Miałam też taką prośbę, myślę, że to nie jest głupi pomysł, bo będzie łatwiej też sobie odtwarzać może na YouTube, nie? Więc o tym jeszcze chętnie porozmawiamy dalej. Wam bardzo dziękujemy za taką aktywność, za dużo ciekawych pytań. Życzymy wam jak najmniej takiej praktyki w tym temacie. Dokładnie. Dziękuję bardzo. To też serdecznie zapraszam was właśnie do Jakuba i do Asi na profil Zrób to z nami online. Jakuba też znajdziecie pod brodatym ogrodnikiem, a za tydzień się widzimy z Asią. Też was serdecznie zapraszam, bo to jest taka głowa, że mały, które są chętne do dzielenia się wiedzą i porozmawiamy sobie o wodzie w ogrodzie i w doniczkach, jak ją używać też z głową, po co jest z rośliną i jak można też roślinom wodą pomóc. Nie tylko je utrzymywać przy życiu, ale dać im tak naprawdę fajnie się rozwijać. Zapraszam was też za tydzień. Dzięki ci, Jakub, było naprawdę fajnie. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru wszystkim. Wzajemnie. Wam też. Pa, pa. Pa.